Ja się siemanko, widzę z tej strony i ja, tak jak widzicie znajdujemy się w sekcji Hellcase Premium i w dzisiejszym odcinku właśnie te skrzynie będziemy otwierać, aczkolwiek z tej wersji najtańszej. No niestety, na większą mnie nie, nie no, stać, ale ta srebrna jest najbardziej przyzwoita dla każdego, najtańsza, możecie sobie ją ogarnąć, także... Co? Zapraszam do oglądania i zapraszam Was oczywiście na giveaway, który jest organizowany jeszcze przeze mnie i tutaj wchodzicie sobie z linku w opisie właśnie do tego giveawayu, spełniacie wymogi i jesteście od razu... Um... Od razu możecie wygrać te skiny. Także to fajna, fajna opcja. Polecam, wbijcie sobie link w opisie. A jakbyście chcieli coś płacić, to przypominam o kodzie Kevus, z którym dostajecie 10% bonusu do depozytu oraz darmowe 70 centów na start, jeżeli jeszcze nie graliście na stronie. Także zapraszam serdecznie, a my przechodzimy sobie do sekcji Hellcase Premium, tak jak już pokazałem wcześniej. Teraz muszę ją tylko znaleźć. Tutaj powiadomienie sobie zamknijmy. Hellcase Premium, tak jest, i będziemy sobie lecić z tymi skrzyniami. Dzisiaj je wszystkie potestujemy, bo jeszcze tego nie robiłem na odcinku, także może być to ciekawe. Zaczniemy sobie od skrzyni za 3 dolki, bo tutaj taka nowa jest. Także lecimy. 3 dolki za otwarcie, a my dropimy. No, awalanż, coś chyba jest więcej warty. Reszta. No tak, reszta, reszta jest bardzo słaba. Dobra, lecimy dalej. Ten Foul Play mógłby być chociaż. Ok, Blood Tiger Blood Tiger. to, to, do, do, coś tutaj nieźle, nieźle. Dobra, lecimy piątki od razu tych skrzyń, bo ja nie chcę się bawić w takie małe cyfry. Lecimy pionę od razu. Ok, mamy tego Foul Playa Remote Control, Cyrex, Blood Tiger. Pię ok, plusik fajnie. No i dyszkę sobie jeszcze otworzymy, żeby dać szansę skrzyni, i lecimy dalej. Oj, ten. Oooo! się siedem... No i pięknie, no i o to chodziło. No i od razu plusik, i już jestem zadowolony. Kebus zarobiony, kebus zadowolony. No taką za 65 gira otworzymy. No, znaczy, Gira, centów. Czy otworzymy? No, otworzymy, bo już sprawdzamy wszystko, to sprawdzamy wszystko. Oczywiście 10 sztuk robimy, bo nie ma co się bawić w jakieś tańsze wersje. No, ile nam to daje? 6 dolarów. No niestety, no 49 centów w plecy, ale nic się nie dzieje, my sobie otworzymy jeszcze. Okej. Okay. Nie mam pojęcia, co tu jest w sumie dobre. O! 14 dolarów fajnie. Steel Disruption Factory nie track. Wszystko jasne, bardzo fajnie. No, i z takiej taniej skrzyneczki też można fajne profićki sobie wytrzasnąć, także jak najbardziej na plus. No i co? Jeszcze raz sobie otworzymy, żeby zobaczyć, co to w ogóle drobnią za skiny, bo to też jest ciekawe. O, tu chyba najgorsze otwarcie. No i lecimy z ostatnią. I... przechodzimy do następnej skrzynki. Okej, okay, tu jakiś AUG widzę. No, tu chyba, chyba nieźle. Sprawdźmy. O, 7,76. Przyjemnie. Proficik, dolek na plus. Także elegancko. No i lecimy dalej, tu jakieś namasty. Namasty. Dobra, to otwieramy sobie. Namasty. Projekt na Mazdę Dobra. Co my tu mamy? O! O, lulu. Neon Rider! Uuuuuuuuuuu! No kurde, ty! Te skrzynie premium są mocne! Te skrzynie premium są mocne! No dałem jakiś. W ogóle, niesamowity drop! Korteksik jakiś, no w porządku. No tu gorzej, dobra. Ostatnia szansa, ostatnia próba. I lecimy dalej. Okej, okay. no tu chyba, chyba gorzej Chyba gorzej 543, dokładnie tak To lecimy dalej, no dobra, to mamy za sobą Teraz Skyline, prawie jak Nissan No to co? Lecimy Bullet Queen, Nightmare, no, no, no Może coś z tego będzie Trzyna... no, no niestety, minusik Zaraz sobie piąteczkę jeszcze otworzymy No, tu chyba gorzej, co? Tu chyba gorzej. Tak jest, dobra. Dajmy ostatnią szansę. Tą pionę otworzymy i przejdziemy dalej. Otwórzmy pionę i przejdźmy dalej. Kartel. No, i to na tyle chyba z lepszych dropów. No. No, dobra. To Skyline. No, nie był najgorszy, ale też nie był jakiś super. Tu mamy top. No, ale polecimy sobie cenowo po kolei. Pójdziemy teraz do Skarsa. Trzy razy go sobie siekniemy. I zobaczymy. Co nam tutaj poleci. Trzy aterisy. No dobra, ten w najlepszym stanie, więc pewnie będzie najdroższy. No, tak, był najdroższy. Dobra, pięć razy otwórzmy ją od razu. Zalosujmy. machinom, Fajne playski. I. Damn! Mamy koskę! 112 dolgów, tak jest skrzynia Skars Pęka, polecam. No i pięknie, i o to chodzi właśnie. I o to chodzi. No jeszcze jedną szansę damy. Kurde, jaki jak dropik, to, to wiadomo, że tak. No ale w ogóle swoją drogą fajne play skiny, Chciałem powiedzieć, że są w tej skrzynce, a nam dropi kosa, także można sobie od razu koską pograć. Ja jestem bardzo zadowolony. No i teraz możemy przejść do skrzyni Wasteland. E, trzy razy sobie ją otwórzmy. No bo jest droższa. Także trzy otwarcia sobie zarzucimy na testa, że tak powiem. No tutaj, no lipka chyba. 18 dolków, tak jest. Także sobie odpuścimy. Do no, no, no i raz sobie przejdziemy. Też trzy razy otworzymy, żeby zobaczyć, co nam się tutaj e, zalosuje. Okej, okay, okej okay. No tak, chyba. No nie, no nie najgorzej. Myślę, że mogło być gorzej. Jeszcze raz dajmy jedną szansę jeszcze w tej skrzyni i zobaczmy. U. No, tutaj słabo. Tutaj słabo niestety. A nie, weź... No. Mogło być gorzej. Mogło być gorzej. Okej, okay, czy teraz jest wulkanizer? Tak jest. Sprawdźmy sobie co my tutaj mamy. U. To low procentowa skrzynka. Zobaczcie. 51%. No dobra. Znaczy w sumie taka 50 na 50. To otwórzmy dwie. Żeby nam zostało jeszcze coś na inne skrzynie. Także dwie sobie otworzymy. No i niestety dwa hipnotyki lecą. No mówi się trudno. Przebolejemy to jakoś. Ale patrzcie, to się nawet zwraca. Ty, dobra, damy jeszcze jedną szansę, bo to może jest taka skrzynka na przyfarmienie. Także dajmy szansę. Kill confirmed. No, on pewnie też nie jest jakiś drogi, skoro często wypada. 93. Lepiej? ale no... dobra. lecimy dalej, bo lecimy do przedostatniej skrzyni i czy ona też jest taka low procentowa? Tak 89% na digla printstreama, więc otwieramy jedną... dajmy szansę, No i uwaga, co leci nie zgadniecie. No printstream. Uh, nie, tu duża strata. To ja, ja się boję tej skrzyni. No i przechodzimy do Deadly Fangs za 100 dolków. No, bez dolara. Tutaj, no nie, to nie jest jakaś skrzynia taka właśnie tej pulą procent. No to albo to największe procenty, ale bez przesady. Lecimy sobie z tą skrzyneczką. Mam nadzieję, że tutaj coś fajnego nam się uda e, trafić. Cold Blooded, sprawdźmy. 80 dolarów w stanie Faktoryniu, no w porządku. A, na to jest najwięcej szans, okej. Okay, no to otwórzmy jeszcze raz w takim układzie. I zobaczmy, czy może nam się coś innego uda trafić. Okej, okay, Asimov. Taki stan, no... No nie wiem w sumie jaki, zaraz zobaczymy. 80 dolarów. O właśnie, chciałem zobaczyć, jakie stany są do trafienia. No dobra, otwórzmy jeszcze raz. Na samo zakończenie. Niech to zakończy nasz odcinek i no niestety, cold blooded. Ale tym akcentem sobie zakończymy. Uważam, że skrzynie naprawdę fajne z tej sekcji premium, także polecam wbijać na stronkę, link standardowo w opisie. A ja dziękuję za, Wam za oglądanie, trzymajcie się i jo!